Cześć, Mordy, z tej strony Mafia Kamienica. Ja już jestem teraz od sąsiada, bo tak jak wam obiecałem, w trzecim odcinku nowy nabytek. No więc idziemy do sąsiada. No, idziemy po nowy nabytek. Ale dobra, umówmy się tak. Ja na chwilę muszę coś załatwić. I za 5 sekund dosłownie wracam. Kartkę. Jeszcze nie wiem, który ciąg wybrać, ale wyznam ceny, więc za 2 sekundy wracam. Dobra, już jestem, jak słyszycie. No i co, i wchodzimy do sąsiada na podwórko. Co? Mówię, że ma 3. Teraz, który wybrać? Tu jest pytanie. Pytanie z opiężnikiem, ten też. To jest 62,45, a to jest 52,45. A to jest Ursus 902. Ale nie, to tego teraz się wykluczamy, bierzemy ze sprzednim napędem. Jak myślicie, tego? Nie, no tego to nie, mi się tak średnio. Znaczy, możemy wsiąść do niego. Co, wsiadamy? No jak w zatorze, wsiądziemy do drugiego, jeszcze zobaczymy. No, to teraz to do Ursusa. Ursus się to tak. Tylko fakt, że on ma najwięcej koni z nich wszystkich, ale co z tego, skoro to mu nie daje przedniego napędu. I ten jest moim zdaniem najlepszy. Za tego sąsiad chce 28. Za tego 26. Za tego 25. Więc chyba bierzemy tego bez żadnych negocjacji. Tylko sobie odejmę to 28. Jeśli pozwolicie. Czekajcie. Dobra, później sobie odejmę po odcinku. Czekajcie. To. No i dobra, i teraz tak, tu będzie 6, 10, 2, 42 tysiące nam zostały, niestety. No i co, no i dobra, i lecimy nim pod prasę, choć się będziemy nie prasować prawdopodobnie. Piszcie w komentarzach hashtag Zator, przypnę wam serduszko. Otworzymy sobie drzwi. I lecimy. Tutaj. Czekajcie. Hamulce trzeba przetestować, ale dobre ma. I dobra, i lecimy. Tutaj skręcimy w tą ścieżkę. Miał być na początku Ursus, ale później wybrałem Zetora. Jednak. I co, no i dobra, i bierzemy pod prasę. Chociaż mam drzwi otwarte? Nie. Dobra, trzeba będzie otworzyć. I co, i niedługo dostajemy dotację, jest to 150 tysięcy. Postanowiłem, że kupujemy pług. Pług będzie kosztował nas 5 tysięcy, bo to trójka, nieobracana. Chociaż, bo mi nieobracana nie jest potrzebna. Kombajnu nie potrzebujemy. Myślę, że jeszcze tą kosiarkę zmienimy. Tyle to służy. Się wysuszyła i tą skrabiarkę i przetrząsarkę sprzedamy. Też ją wymienię może. No i prawdopodobnie to wszystko będą rzeczy, już co wymieniam. No. Aha, o to chodzi.
Dobra, jedziemy od tamtej strony. Czekajcie, że obok tej 30 się zmieścić, bo tu już 30 z przyczepą czeka na zbieranie. Myślę, że już zaczniemy rozkładać. Co to już by było rozłożone? Aha, poczekajcie. O, teraz dobrze. A, wałkę nie podłączyłem chyba. No. Zbiera, zbiera. Jedziemy. Z tej kamery, bo ja z innej nie umiem jeździć z tą prasą. Jak widzicie, jest sporo trawy, sporo mijaków będzie, ale trudno. Jeszcze myślałem nad zmianą prasy, ale postanowiłem, że to już w ostatnim sezonie. Czekajcie, muszę cofnąć, że ja tam to muszę trochę naprostować. Tak, o. No dobra, lecimy dalej. Kurde. Boże, Boże, Boże. Znaje się tą prasą, nie umie prasować, naprawdę. Chyba jednak ją zmienię w tym roku, bo tyle tysięcy nie może nam przepaść. No dobra, czekajcie, ja ją teraz odłożę. Mało belek będzie, bo taki moc sobie wybrałem. No i 1500 muszę mieć teraz litrów. Przynajmniej mi wyrzuciła belkę. Teraz obiłko. Ale trudno się mówi. Teraz zobaczymy, czy mi lepiej ze środka wychodzi, czy lepiej z zewnątrz. Trudno. Ten mod trzeba będzie odinstalować, bo on z tą prasą nie będzie grał. Jeszcze raz się tak cofnie. No i dobra, lecimy. To jednak chyba ze środka mi lepiej idzie. Teraz się skupiłem. Dobra, no to będziemy jeździć w środku, no nie?
Dobra. Na razie tutaj nie będziemy robić podkreślenia, myślę. Na razie tutaj wyjdziemy. Przejazd. To powinno być zasypane przez tymi belkami. Do co do tego jest, ale jak widzicie, ten łap mi wszystko spepścił. No i o. Aktualnie to mam 4 belki. No sorry, ale w następnym sezonie już będzie lepiej. Nie wiedziałem, że tak ten mam działa, nie testowałam go nigdy. Postanowiłem, że na odcinku go przetestuję, ale trudno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 belek mamy. Dobra, jakby teraz 2 dalej. No i dobra. Kajcie, no i dobra, teraz tak tutaj się wyjdzie. Myślę, że już trzeba będzie orać tą łąkę i od nowa ją zasiać, bo tyle sezonów już przetrwała. Teraz wspólnie pojedziemy tylko tu. No i dobra, lecimy dalej. W tej serii będziemy się zajmować zwierzętami, ale najpierw chcę mieć trochę dla nich słomy i takich różnych. Chcę najpierw, żeby ta łąka była ogarnięta. Żeby to zielsko było ścięte na pewno. Bo nawet ją przetalerzować i od razu ją siać. Też jest takie wyjście. Chyba tak to będzie najlepsze wyjście dla nas. Z tego. Czekajcie, tam na początku trzeba będzie poprawić. Tutaj zaraz. Tam w rogu.
będzie finish pewnie. Dzisiaj taki dłuższy odcinek. Zastanawiałem, że fajniejszy będzie. W sumie dobra, nie będę poprawiał tych omijaków. Gdzie to tylko te poprawy, których już jest teraz za dużo. Chociaż te trzy wezmę, to ten jeden z nich sobie zostanie. Myślę, że na wstecznym będzie dobrze. Samo. Dobra, musimy już tamte niech sobie zostaną. Lecimy. Musiałem się dobrze ustawić. Dzisiaj taki półgodzinny odcinek. No i do... Sorry was za takie zatrzymywanie się, ale jestem taki dokładny bardzo i niestety, ale... Powtarzam, zapraszam na grupę. No i się samo wybierze teraz. Po tamto mi się nie chce wracać. A tutaj już trzeba to dopasować, bo to jest kawałek takiego... Czego? Żeby to dobrze wyszło. Dobra, trudno, że tam to zostaną. Tutaj już sobie rozładowuję, myślę. Trzeba je odczepić. Odczepić. No i dobra. Palimy 30 i będziemy zbierać. Kurde.
Dobra, czekajcie, żeby zaraz na mnie nie trąbili. Tutaj sobie wjadę. Sąsiada, bo sąsiad mam pozwolenie od sąsiada, że mogę niego zostawiać. I dobra, i parę 30. Zaczynamy zbieranie. Przyjadę tak tutaj. O, pierwsza. Teraz się ją tam odpowiednio dołoży. No dobra. No dobra. W sumie takie będę ustawiał, wiecie? Nie wiem, ile dalej. Myślę, że tak to jeszcze zbiorę. Za trzy. Najpierw sobie tam rzucam, a później sobie tam sobie tym ustawiam. Nie wiecie, daleko nie jadą. Ale już wolę mieć poustawione tak ładnie. Bo jak będzie ich więcej, to chcę się nauczyć je ustawiać. Cofnę trochę 30, bo ona mi tam weszła pod mosty. I bym mnie wyjął. No dobra. O, dobra. Dobra. I teraz tam pojadę sobie pomiędzy tymi dwoma. Dobra, tam to jedno sobie tutaj zaraz przyniosę, rzucę sobie przyczepę ją. I dobra, myślę, że będziemy kończyć, ja tak sobie powoli poustawiam, później wam zdjęcie, może na grupę. W sumie nie, dobra. Pozbieramy jeszcze kilka.
No. Gdzie tu jeszcze była? Tu jest. Tu są jeszcze dwie. Później gdzieś je w stodole poukłada. Dobra. Dobra. Układamy kolejny rządek. Dobra, jadę kolejny. Nie idę. Sobie wkładam, żeby 5 razy nie latać. Wchodzić na to przyczepę i schodzić. Dobra, teraz sobie tak zajdę do poziomu. Czekajcie, muszę sobie to wziąć, tubelkę. Tak położyć, o. Widzicie, czy ktoś z was potrafi układać belki w farmingu na przyczepie takie małe? Czy nie? Ja się chyba nauczyłem. Chodź. Czekajcie, żeby tamtych nie zepsuć zaraz. Dobra. Idealnie. No i dobra, jadę po następny. Gdzie jest? Tu są dwie, to akurat. Jedna tu będzie już. Druga na górę będzie. I dobra, myślę, że ta belka będzie ostatnia. Może wam pokażę efekty w następnym odcinku mojego układania. Ściągnąć można kawałek. O. No i dobra, do zobaczenia, na razie, cześć!